Bruzdy nosowo-wargowe. W tym odcinku pokażę Wam dwa ćwiczenia jogi twarzy, które pozwolą wygładzić bruzdy nosowo-wargowe, ale także pomogą zapobiegać ich powstawaniu poprzez ujędrnienie policzków. Co ważne, oba ćwiczenia mają super bonus, ponieważ są fantastyczne w terapii bruksizmu, a więc przy zaciskaniu szczęki. Zapraszam do oglądania. Cześć, ja mam na imię Agnieszka. Obecnie jestem na kursie instruktorskim jogi twarzy, także ten kanał jest zdominowany ostatnio właśnie filmami związanymi z jogą twarzy. To, co dzisiaj Wam pokażę, to będą dwa ćwiczenia na bruzdy nosowo-wargowe i co ważne, to są ćwiczenia właśnie metodą, która posiada certyfikat Fizjopolska, więc są bezpieczne. I tak jak wspominałam, ich dodatkowym bonusem jest to, że pomagają rozluźnić żwacze. Czym są w ogóle bruzdy nosowo-wargowe? Są to wgłębienia w skórze, tutaj w okolicy kącików ust, aż do linii nosa i one powstają, pogłębiają się wraz z wiekiem na skutek utraty jędrności skóry. Ta utrata jędrności też może być spowodowana nagłym spadkiem wagi na przykład, ale też szybkość powstawania, wygląd tych bruzd jest uzależniony chociażby właśnie od mięśni na naszej twarzy, czy też od kości. Więc jest to też kwestia bardzo indywidualna. Pierwsze ćwiczenie, które właśnie pomoże unieść tutaj nam policzki, ujędrnić je fantastycznie, to ćwiczenie polegające na tym, że będziemy ruszać językiem w jamie ustnej, robić takie duże kółka. Podstawowa wersja ćwiczenia z przymkniętymi ustami, krążymy językiem w jamie ustnej, robimy duże kółka, 7 okrążeń w prawą stronę i 7 okrążeń w lewą stronę. I teraz druga wersja. Jeśli zauważysz, że marszczy Ci się tutaj skóra nad górną wargą, no to oczywiście nie chcemy dorabiać się dodatkowych zmarszczek, więc to ćwiczenie możesz wykonywać w ten sposób z delikatnie rozchylonymi ustami. Drugie ćwiczenie polega na tym, że nabieramy powietrze i zaczynamy tym powietrzem również krążyć w jamie ustnej w taki oto sposób. I tutaj również 7 okręgów w jedną stronę i 7 w drugą stronę. Powoli, nie spieszymy się. Jak często wykonywać te ćwiczenia? Rano i wieczorem zobaczycie, że 7 takich okrążeń w jedną, w drugą, przy jednym i przy drugim ćwiczeniu naprawdę zmęczy Wasze mięśnie, co przyczyni się właśnie do ujędrnienia policzków, rozluźnienia żwaczy i w konsekwencji wygładzenia bruzdek nosowo-wargowych lub też przedłużenia tego czasu właśnie, żeby one się nie pojawiały. No i tak jak mówiłam, ten bonus właśnie dla żwaczy, bo spięte żwacze to nie jest nic ani ładnego, bo przyspiesza nam powstawanie właśnie takich bruzdek nosowo-wargowych. Wyglądamy starzej niż nasz wiek metrykalny, ale też ze względów zdrowotnych również nie jest to nic fajnego. Ścierające się zęby, bóle, naprawdę bardzo wiele niefajnych, nieprzyjemnych rzeczy. Także jeśli ktoś się zmaga z bruksizmem, to też fajnie te ćwiczenia sobie włączyć do swojej codziennej rutyny i one naprawdę nie zajmują dużo czasu. Potem, jak już wiecie, jak je dobrze wykonywać, możecie spokojnie sobie w trakcie jakichś czynności robić te ćwiczenia rano i wieczorem. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli macie do mnie jakieś pytania albo chcielibyście zobaczyć jakieś ćwiczenia czy też automasaż na jakąś konkretną partię mięśni twarzy, no to bardzo chętnie Wam to pokażę, piszcie w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku.